Bardzo dziękuję, wielce szanowny panie starosto, pani wójt, panie wójcie, drodzy samorządowcy, szanowni komendanci, prezesi, druhowie strażacy, mieszkańcy Orzegowa i całej naszej gminy, księże proboszczu. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą ważną uroczystość, na to stulecie. Taka okazja zdarza się raz na 100 lat, więc cieszę się, że też mogę być częścią tej wielkiej uroczystości. Zarazem ogromne gratulacje dla druhów strażaków z Orzegowa tutaj za tą wytrwałość, za to niesienie pomocy, za tą służbę wtedy, kiedy jest ona potrzebna. Dzisiaj jesteśmy w dniu 3 maja, świętujemy uroczystość państwową. Wszyscy pod biało-czerwoną flagą i to dobrze, że w ten dzień, w przededniu przecież także i waszego święta, świętego Floriana, świętujemy także i tutaj w Orzegowie, wspominając to stulecie. Tutaj, jak pan Zgorzelak przypominał tą historię, to musimy pamiętać, że ochotnicze straże pożarne w wielu miejscowościach powstawały tak naprawdę dopiero po odzyskaniu niepodległości. Wcześniej nie było ku temu możliwości. Oczywiście gdzieś w niektórych większych miejscowościach takie jednostki powstawały, ale takim masowym ruchem dopiero rozpoczęły się po odzyskaniu niepodległości. Po prostu wtedy, kiedy zaczęliśmy się rządzić sami jako Polacy, mieliśmy ku temu możliwość w każdej, nawet najmniejszej miejscowości, jeśli tylko znaleźli się chętni i gotowi do pełnienia tej służby, takie jednostki powstawały, a przez pokolenia kolejni druhowie nieśli ten chorągiew, ten, powiedziałbym, sztandar strażacki. Słyszeliśmy historię, patrzę na te nazwiska i mam wrażenie, że niektóre ciągle się powtarzają, prawda? Jak nie Kędzia, to Szumigaj, to przecież ciągle są te same nazwiska tutaj w Orzegowie, ciągle te same rodziny, bo my tu wszyscy jesteśmy od pokoleń, od wielu, wielu lat. I za tą służbę, za tą gotowość trzeba wam, drodzy duchowie strażacy, podziękować, a niesie to ze sobą przecież także i pewne ryzyka. Każdy z was, kiedy staje do tej służby, wie, że musi nie tylko poświęcić swój prywatny czas, ale także i ponieść to ryzyko. I za to, że chronicie nas co dzień, nie tylko na akcjach, ale tą swoją gotowością, serdecznie wam dziękuję i duchom strażakom z Orzegowa życzę kolejnych dziesiątek i setek lat w zdrowiu i bezpieczeństwie, tak aby ta wioska i wszystkie inne wioski okoliczne mogły cieszyć się bezpieczeństwem, ale mogły być też dumne z waszej jednostki. Korzystając z okazji, że jesteśmy kilka w zasadzie dni po wyborach, chciałem też podziękować wszystkim tym, którzy dotychczas pracowali dla naszej gminy i pogratulować wszystkim tym, którzy odnowili mandat, ewentualnie zdobyli go po raz pierwszy. Przed wami ważna, istotna służba w samorządzie dla nas wszystkich. Ja deklaruję swoją gotowość do dobrej współpracy jako poseł, ale jestem przekonany, że także i pan starosta na poziomie powiatowym będziemy tutaj wspólnie z gminą, z radnymi pracować dla dobra naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.